Z okazji przyszłorocznego jubileuszu 10-lecia istnienia przygotowaliśmy moc atrakcji. 10 niesamowitych wydarzeń w przyszłym roku, a dzisiaj ogłaszamy pierwsze wielkie nasze wydarzenie, czyli koncert jubileuszowy, który odbędzie się 5 kwietnia, który jest, nie, będzie niesamowitą przygodą muzyczną, bo każdy być może usłyszy różne gatunki muzyczne i zobaczy różnych wykonawców polskiej sceny muzycznej. Składamy hołd Krakowowi, krakowskim twórcom. Utwory zaśpiewają młodzi i starsi, ale świetni polscy artyści. No, koncert jest oparty na muzyce krakowskich twórców przede wszystkim i na tym się skupiamy, stąd będą prezentowane utwory Kory, Andrzeja Załuchy, Grechuty, Zbyszka Wodeckiego, nieodżałowanego cały czas. W wykonaniu także artystów związanych z Krakowem. Takim moim numerem jeden tak naprawdę, zupełnie nieoczywistym myślę, że dla wielu osób jeszcze, jest młody twórca Wiktor Waligura, którego z Miłoszem odkopaliśmy troszeczkę z internetu. I jest to niesamowity młody twórca, który moim zdaniem zawojuje scenę muzyczną już niedługo. No, jest na fantastycznej drodze. Oczywiście mamy przede wszystkim doskonałą orkiestrę, z którą wiele razy miałem okazję współpracować. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej w bardzo dużym składzie, jak na dzisiejsze czasy, ponad 50-osobowym. Także dużo możliwości aranżacyjno-orkiestrowych przed nami. Ja uwielbiam grzebać w numerach, czyli uwielbiam te numery uwspółcześniać, łamać albo wyciągać z nich to, co jest najfajniejsze, ponadczasowe. Odświeżać, no, że nie, ale dodawać takiego współczesnego pazura, grać z moim zespołem. Jeszcze w momencie, kiedy Janek pisze orkiestrację pod te demówki, nad którymi pracuję, trochę przearanżowujemy to wszystko. Budujemy z tego zawsze jakąś taką formę nie koncertu składającego się z 14 utworów, tylko jakiegoś widowiska, które trwa ileś czasu i nie chcemy rozdzielać tych utworów. Lubię to miejsce, po drugie lubię duże wydarzenia, po trzecie lubię dobre pomysły, a uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. No. Po czwarte, ja bardzo lubię współpracować z ludźmi. Dawkuję sobie ostatnio tą pracę mocno, bo gram krótkie trasy koncertowe, nie gram wszystkiego, lubię spędzać czas w domu albo w mojej pracowni i wybierać się już z tym plecakiem pełnym sprzętu na wyższe górki i bawić się lepiej na nich. I to jest idealne, to po prostu spadło mi z nieba.